Europie, która ma dzisiaj tak straszne problemy z wielokulturowością, sięgnięcie do tego świata, gdzie obok siebie w mniej lub bardziej pokojowy sposób mogły funkcjonować tak różne kultury, religie i nacje, jest niesłychanie interesującym wyzwaniem. Miałem okazję wielokrotnie podczas prezentacji, które prowadzę w domu spotkań z historią, pokazywać, jak dzisiaj to dziedzictwo ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej może być inspirujące i ciekawe dla współczesnego, nie tylko Polaka, dla współczesnego Europejczyka. Pamiętam, kilka lat temu spotkałem pana na ulicy. Pan z takim entuzjazmem pokazał mi swoją najnowszą kolekcjonerską zdobycz. Była to deseczka parkietowa. Podczas rozbiórki jakiejś kamienicy w Lwowie wyrwano ją z podłogi, a po prostu uroda tej deseczki polegała na tym, że z tyłu był znak towarowy słynnego kresowego tartaku. Pan miał taką minę, jaką mają ci ludzie, którzy wygrają na przykład $1 000 000 w totolotka. Rzeczywiście to jest takie z jednej strony panoptykum rozmaitych obiektów, drobiazgów, o tyle interesujące, że na ogół nie do znalezienia w państwowych muzeach, które gromadziły wysoką sztukę, malarstwo i wysoką sztukę użytkową. Natomiast to, co otaczało potencjalnego człowieka w jego domu, w jego mieszkaniu, w sklepie, na ulicy, rzadko kiedy było gromadzone w muzeach. Te przedmioty codziennego użytku, które albo trafiły tutaj na nasze ziemie z wypędzonymi z Kresów Polakami w roku 1945-46, albo przyjechały wcześniej, albo później, albo przyjeżdżają nadal stamtąd, kupowane gdzieś w antykwariatach czy od kolekcjonerów, składa się na bardzo oryginalny, ciekawy obraz życia tamtych społeczeństw. O tyle interesujące, że bardzo bliski odbiorcy, bo do recepcji tego typu obiektów jest gotów prawie każdy. Żeby zachwycać się sztuką wysoką, trzeba jednak pewnego przygotowania. Czyli jednak, jak takie muzeum powstanie, a miejmy nadzieję, że tak, to ono się nie obędzie bez prywatnych zbiorów. Trzeba mieć szczególną pasję, żeby zdobywać takie skarby. Jak w każdej kolekcjonerskiej działalności, bez pasji się nie da. To jest ciężka choroba, porównywalna z każdym klasycznym uzależnieniem i nałogiem, ale dzięki temu przynosząca też efekty. Dziękuję. Naszym gościem był dziś Tomasz Kuba Kozłowski z Domu Spotkań z Historią w Warszawie, prywatnie kolekcjoner pamiątek kresowych. Do usłyszenia za tydzień, Janusz Miliszkiewicz. Informacje dnia w skrócie. Jest 19.30, Adrianna Zalińska-Czaniecka, zapraszam. Premier Beata Szydło oceniła, że deklaracja w sprawie migracji jest dla Polski satysfakcjonująca. O dokumencie przyjętym na nieformalnym szczycie Unii Europejskiej na Malcie szefowa rządu mówiła na konferencji prasowej zorganizowanej po obradach. Stanowisko 28 państw dotyczące migracji jest dla Polski satysfakcjonujące, dlatego że z satysfakcją mogę stwierdzić, że zmiana kierunku filozofii dotyczącej polityki migracji Unii Europejskiej w dużym stopniu, w bardzo dużym stopniu, wynikająca między innymi ze zdecydowanego stanowiska Polski, z tego, że cały czas podkreślaliśmy, że jest potrzeba rewidowania tych decyzji, które zostały podjęte w Unii Europejskiej. Wszędzie są powtórki. Dlaczego? Dlatego, że
Oni idą spać i w nocy puszczają sobie te taśmy, jak to Janek Wizek mówił. Taśmy puszczają. Wyłączono przez administratorów w celu, jak poinformowano, zabezpieczenia materiału dowodowego. Michał Kurek, dyrektor w dziale zarządzania ryzykiem informatycznym EY, mówił, że na podstawie dostępnych informacji można stwierdzić, że atak był przygotowany profesjonalnie. Atak był dość zaawansowany psychicznie. Wykorzystywane było złośliwe oprogramowanie, użyte po raz pierwszy, niewykonane przez znane czynniki antywirusowe. Według Michała Kurka za atakiem stała raczej zorganizowana grupa przestępcza, ale ekspert dodaje, że wiedza na temat obchodzenia luk w zabezpieczeniach jest coraz bardziej powszechna. Rosyjskie Centrum Obrony Praw Człowieka Memoriał uznało Olgę Sebastyńską za więźnia politycznego. Kobieta odsiaduje wyrok 7 lat łagu za wysłanie SMS-a o inwazji wojsk rosyjskich na Gruzję. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Mieszkanka Sochi w 2008 roku zobaczyła, jak w kierunku pobliskiej Abchazji idzie kolumna pojazdów wojskowych i nie zastanawiając się nad konsekwencjami napisała o tym w SMS-ie, którego wysłała do znajomego mieszkającego w Gruzji. 7 lat później do jej domu zapukali tym, że prawa i oświadczyli, że zdradziła tajemnicę wojskową i swoje państwo. Oskarżenie podtrzymał sąd, wskazując mieszkankę Soczi na 7 lat pobytu w łagrze. W jej obronie stanowią organizacje obrońców praw człowieka, jednak interwencje niewiele pomogły. Jak informuje rozgłośnia Echo Moskwy, Centrum Obrony Praw Człowieka Memoriał po przeanalizowaniu wszystkich materiałów przyznało kobiecie status więźnia politycznego. Podobny los spotkał również inną mieszkankę Soczi, starszą kobietę sprzedającą na bazarze warzywa. Trafiła ona na 6 lat do łagru za wysłanie SMS-a z informacją o pociągach przewożących czołgi. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Dobry wieczór, Adrian Bąk. Zapraszam na magazyn międzynarodowy Świat w powiększeniu. Na Malcie zakończył się nieformalny, ale bardzo ważny szczyt przywódców Unii Europejskiej. I od tego tematu zaczniemy dzisiejsze wydanie magazynu. Wiadomo już, że przyjęto plan, który ma ograniczyć rosnącą migrację na szlaku śródziemnomorskim z Afryki. Czy to rzeczywiście może pomóc Europie i ograniczyć liczbę tragedii, do których dochodzi na Morzu Śródziemnym? To pytanie na pierwszą część programu. W magazynie także Ukraina i walki w mieście Awdijiwka. Obie strony mówią o kolejnych zabitych i rannych. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wzywa do zaprzestania działań bojowych. Dlaczego konflikt znów przybiera na sile? I czy Rosja pręży muskuły, a może testuje Donalda Trumpa? Zapraszam do 20. Na początku łączymy się z Beatą Płomecką, która na bieżąco śledzi to, co dzieje się w Valletcie. Dobry wieczór, Beato. Dobry wieczór. Z tych informacji, które docierają ze stolicy Malty, wynika, że to porozumienie, o którym wspomniałem na początku, to jest porozumienie o szerokim zakresie, porozumienie dotyczące głównie współpracy z Libią. Czy będą na to środki w Unii Europejskiej i wystarczająca wola państw członkowskich, żeby je realizować? No więc właśnie, to jest kluczowe pytanie, bo jest, tak jak mówisz, plan działań natychmiastowej pomocy libijskiej straży przybrzeżnej, żeby walczyła skuteczniej z przemytnikami, żeby pilnowała tej granicy. Jest pomoc w tych operacjach poszukiwawczo-ratunkowych, żeby z kolei nie dochodziło do takich katastrof czy takich dramatów, jak to miało miejsce jeszcze w tamtym roku na Morzu Śródziemnym, gdzie statki z ludźmi, przemytnicy wypychali je na środek Morza Śródziemnego, a później nie wszyscy docierali do Europy. Natomiast pytanie jest o pieniądze. 200 milionów euro to jest suma, którą Komisja Europejska już kilka dni temu ogłosiła, że tyle może przeznaczyć na wsparcie dla Libii. Po pierwsze, nie wiadomo jeszcze z której szufladki z unijnego budżetu zamierza Komisja Europejska wyciągnąć te pieniądze, bo nie określiła tego, więc to będzie problem. A poza tym, no, 200 milionów euro dla Libii porównajmy z prawie 6 miliardami euro, które Unia Europejska obiecała przekazać Turcji do 2019 roku wprawdzie, no ale niemniej jest skala tej pomocy nieporównywalna. Trochę dzisiaj Unia Europejska próbowała tłumaczyć, że przecież jest jeszcze ten fundusz dla Afryki, dla tych państw afrykańskich, że przecież on opiewa na kwotę 30 miliardów euro i z tego można finansować wszystko, ale tak naprawdę no, wrzucone są do tego funduszu wszystkie programy, niekoniecznie wszystkie muszą być na walkę z migracją.
Rosją. Ale w ten sposób Unia Europejska się broni, więc dużo będzie zależało od tego, w jaki sposób będą prowadzone teraz rozmowy z państwami członkowskimi, czy one będą chętne właśnie wywiązywać się też z tych swoich wcześniejszych obietnic, że na walkę z migracyjną będą jednak przeznaczać pieniądze. Zresztą Fundusz dla Afryki, kiedy był tworzony, to już od początku była mowa o tym, że to ładnie wszystko wygląda na papierze, ale kraje członkowskie aż takie chętne na wsparcie migracyjne, przekazywać pieniądze na wsparcie na kryzys migracyjny nie są. To jest też tak, że pomogło trochę Unii Europejskiej porozumienie Włoch z Libią. Ja tu nie chcę mówić, że ono jest trochę na wzór no jednak dawnego porozumienia z Kaddafim, który dostawał pieniądze po to tylko, żeby zamknąć granicę. Rzeczywiście tak było. No ale Włochy porozumiały się z Libią rzeczywiście w przeddzień szczytu. Jest takie uzgodnienie, żeby odsyłać tam tych wszystkich, którzy się nielegalnie odprawili. Unia Europejska zgodnie z międzynarodowym prawem nie mogła tego zapisać w swoich dokumentach, bo Libia jednak nie jest uznawana za kraj bezpieczny, no ale Włochy będą odsyłać do tych obozów. Te obozy są pilnowane, tutaj eksperci pewnie będą mieli więcej do powiedzenia, z tego co my tutaj słyszymy w Brukseli, są pilnowane przez lokalnych szejków. Im się będzie po prostu płaciło pieniądze, żeby pilnowali, by ci ludzie nie przeprawiali się przez Morze Śródziemne, więc w tym sensie nawiązuje do tych pieniędzy w zamian za zamykanie granicy. No i w tym momencie, kiedy już Włochy mają to porozumienie z Libią, Unii łatwiej jest tylko wspierać libijską straż przybrzeżną, no i też wspierać tych lokalnych, lokalne władze na wybrzeżu, żeby one też pilnowały, by uchodźcy, imigranci, bo nie mówimy przecież tylko o uchodźcach, to są także migranci ekonomiczni, by nie